Przemek, wygrywacie dzisiaj 4-1, chociaż początek był stosunkowo trudny, bo Sokół objął prowadzenie, ale chyba wasza szybka odpowiedź, bo na przerwę schodziliście prowadząc, też spowodowało to, że w drugiej połowie grało się chyba troszeczkę łatwiej. No tak, gdzieś tam ten początek meczu, ta bramka ze stałego fragmentu troszeczkę nam przeszkodziła, ale wiedzieliśmy, że ta reakcja musi być bardzo szybka na to, żeby odrobić i strzelić jeszcze jedną bramkę, żeby prowadzić do przerwy, bo też mieliśmy nauczkę troszeczkę ze Zduńską Wolą, gdzie nie udało nam się do przerwy zremisować chociaż w tym meczu i skończyło się tak, jak skończyło. Ale cały czas gdzieś tam pracujemy na te bramki, zostały dwie kolejki do końca i skupiamy się cały czas na robocie, żeby ten upragniony cel, który postawiliśmy sobie przed sezonem, się zrealizował. Dla ciebie to też stosunkowo, wydaje mi się, wyjątkowy mecz, bo strzeliłeś swoją 25. bramkę w tym sezonie po bardzo ładnej akcji, za co należą ci się gratulacje, ale powiedz mi, bo przed wami jeszcze dwa ważne kroki. Pierwszy w Radomsku. Jak się zregenerować przed tym spotkaniem, bo przerwa jest stosunkowo krótka, a przeciwnik wymagający? No na pewno tutaj też klub nam zapewni regenerację, wiadomo, zimna woda, jakieś masaże. Też można, współpracujemy z Damianem Zielińskim, można do niego jechać, skorzystać ze wszystkiego, co tam posiada, więc na pewno ten czas jest krótki, ale myślę, że jesteśmy na tyle dobrze przygotowani i zdeterminowani, żeby ten upragniony cel zrealizować. A jakbyś ocenił to, co się wokół tego spotkania działo, bo oczywiście sędzia Marciniak, ale też pełne trybuny, trochę dramaturgii na boisku. Jak to odbierałeś? No na pewno fajnie. Dużo kibiców przybyło na ten dzisiejszy mecz. Chcielibyśmy, żeby zawsze takie trybuny żyły i tyle osób było na meczu. Cieszymy się, teraz liczymy, że też pojedzie bardzo duża grupa sympatyków GKS-u do Radomska i za tydzień w sobotę ostatni mecz. Tak samo, mam nadzieję, że przy pełnych trybunach. Czy z waszej perspektywy jako piłkarzy fakt, że ten mecz sędziego Szymon Marciniak wpłynął na waszą motywację, na wasze podejście do gry, czy po prostu był to w trakcie meczu arbiter jak każdy inny? Znaczy, myślę, że przed meczem gdzieś tam nie skupialiśmy się na tym, że przyjeżdża taki sędzia. No wiadomo, że z boiska wiedzieliśmy, że decyzje, które podejmował, są poprawne, bo żadnych kontrowersji w tym meczu nie było, z żadnej dyskusji i skupialiśmy się na swojej robocie na boisku. Bartek, gratulacje, wygrywacie bardzo ważny mecz, chociaż łatwo nie było. Bardzo proszę o komentarz, jak z twojej perspektywy spotkanie z Sokołem wyglądało. Na pewno czuliśmy, że gdzieś tam dużej rangi, że tak powiem, ale tak jak wiedzieliśmy o tym, w jakim miejscu jesteśmy, nie możemy już teraz żadnej pomyłki szczególnie u siebie zrobić i mamy trzy mecze finałowe. Dzisiaj super, że wygraliśmy i już tylko i wyłącznie myślimy o meczu sobotnim z Radomskim. Cała ta otoczka dotycząca tego spotkania, wiadomo, sędzia Marciniak, można powiedzieć pełne trybuny, można powiedzieć, przypomniały się czasy, te najlepsze lata GKS-u. Powiedz mi, czy ten mecz, bo wiele nawiązań słyszałem też do tego meczu z Wizewem, kiedy strzelałeś dwie bramki, też robiliśmy awans. Dzisiaj historia się powtórzyła. Nie miałeś takiej myśli w momencie, kiedy zdobyłeś drugiego gola, że mamy déjà vu? Nie, skupiałem się na meczu. Chciałem jak najwięcej pomóc drużynie, jak najwięcej dać tej drużynie. Wiedzieliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, wiedzieliśmy w jakim miejscu jesteśmy, jak ważny to jest mecz. Na pewno cieszy frekwencja na trybunach, cieszy fakt, że sędziował nam Szymon Marciniak. To naprawdę wielki szacunek dla niego za jego karierę. Cieszymy się bardzo, że w takim meczu nam posędziował, ale to było sprawą drugorzędną. My wiedzieliśmy, o co gramy. Liczyły się tylko i wyłącznie trzy punkty dla GKS-u. Już tak na koniec powiedz, jak się zregenerować, ponieważ przed wami tylko dwa dni tak naprawdę odpoczynku i gracie, no można powiedzieć, drugi z tych trzech finałów w Radomsku. Pierwsze pytanie, jak się zregenerować? Drugie, czy w drużynie czuć takie ciśnienie, patrząc na to, jak ważny jest to mecz? Jak się zregenerować? Na pewno zimna woda, regeneracja, masaże, wszystko, co tylko fizjoterapeuta nam tutaj zaleci. Dobrze zjeść, a jutro już wstać już z głową o tym, jak będzie wyglądał mecz z Radomskiem, tak? Jutro mamy trening, nie mamy dnia wolnego, regeneracja i w piątek rozdruk i w sobotę mecz.
i tyle. Tutaj mam jeszcze pytanie co do dzisiejszego spotkania. W ostatnich spotkaniach przesportowej wreszcie strzelasz, dzisiaj dwie bramki i asysta i można powiedzieć, że jest najmniejszy wymiar kary dla Sokoła, bo jeszcze tych bramek kilka mógłbyś strzelić. Czy ty sam czujesz, że ta końcówka sezonu właśnie przesportowej należy do ciebie, czy raczej sukces całej drużyny, a ty jedynie dokładasz swoje pojedyncze lub dublety bramki do ogólnego sukcesu? Na pewno cała drużyna pracuje na to, żeby te bramki się znajdowały. Jak mi nikt nie poda, no to ja tej bramki nie strzelę. Gdzieś w tych meczach przysportowej nie udawało mi się strzelać, na wyjazdach gdzieś tam strzelałem te bramki, ale wierzyłem w to, że przyjdzie moment, że strzelę te bramki. Udało się ostatnio z Buczkiem strzelić, teraz też się udało dwie, ale tak jak powiedziałeś, najważniejsze jest drużyna i była, jest i będzie, tak? I wracając do meczu, to tak jak mówię, najważniejsze były dzisiaj 3 punkty dla GKS-u. Panie trenerze, wygrywamy z Sokołem po trudnym meczu, 4-1. Bardzo proszę o komentarz dotyczący dzisiejszego spotkania. Zgadza się, trudne spotkanie i pod względem przeciwnika, który w ostatnich 5 spotkaniach nie stracił żadnej bramki, pod względem tego, co się działo wokoło i pod względem celu, jaki mamy przed sobą. Musieliśmy to spotkanie wygrać i wygraliśmy. I to jest dla mnie najważniejsze. Pierwsze 20 minut ciężko mieliśmy wejść w mecz. Słaba płynność gry, dużo rwania. Przeciwnik strzelił bramkę nam po stałym fragmencie gry. I od 25 minuty już do 45 zagraliśmy na bardzo dużej intensywności, stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, wykreowaliśmy naprawdę, że mogliśmy więcej strzelić nawet niż dwie bramki, zamknąć już w pierwszej połowie spotkanie. W drugiej połowie, po jak było już 4-1, już dokonywałem zmian, chciałem dać odpocząć zawodnikom, ale to samo, była dobra intensywność gry, dużo sytuacji, bramkarz Sokoła naprawdę, kilka świetnych interwencji. I wygrali, i spotkanie się skończyło naszą wygraną. Jaki jest plan, ponieważ ta przerwa jest stosunkowo krótka, przeciwnik przed nami wymagający, no i ranga spotkania z każdą kolejką rośnie. Zgadza się, to już będzie przedostatnia kolejka. Pracowaliśmy tyle czasu na to, żeby może zagrać taki mecz. Gramy na Radomsku, spotkanie derbowe z przeciwnikiem bardzo wymagającym, w tej rundzie przegrał tylko jedno spotkanie, też jest na fali. Na pewno na nas będzie bardzo dobrze przygotowane, ale my też będziemy dobrze przygotowani. Mamy teraz 2 dni odpoczynku. Dzisiaj mamy już tutaj mamy regenerację, jutro mamy to samo, regenerację, piątek rozruch i w sobotę ważne spotkanie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po pierwszym meczu sezonu ze Skalnikiem Sulejów, że przyszło dużo osób, był dobry wynik, że było takie święto. To jak pan skomentuje to, co dzisiaj działo się przy sportowej? Dla mnie ciężko do opisania. Naprawdę, to dzisiaj to myślę, że nie wiem, czy w pierwszej lidze była taka atmosfera, dlatego cieszę się, że zespół się do tej atmosfery dostosował. Że tylko te 20 minut później się dostosował, że grał intensywnie, sprawiało to im radość, stworzyliśmy, no tak jak wcześniej mówiłem, dużo sytuacji. To myślę, że też ważne jest dla tych kibiców, co dzisiaj przyszli na mecz. Zdajemy sobie sprawę, że oczywiście, że większość przyszła zobaczyć w przenosie, powiem, King Konga wśród sędziów, tak, bo sędzia, który sędziował kilka dni temu Ligę Mistrzów, dzisiaj sędziował mecz w Bełchatowie na poziomie 4. ligi. Tak, ja trenerze jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do tego meczu minionego, który się przed chwilką skończył. To znaczy Sokół strzelił gola po stałym fragmencie i w drugiej połowie niestety też bardzo duże zagrożenie z tej strony płynęło Sokoła, bo przynajmniej 2 rzuty rożne mogli zamienić na gole. Zgadza się. Mieli bardzo dogodną sytuację przy 2-1 miał Przemek Woźniczak. Później też ktoś uderzał, co po krótkim słupku wyblokowaliśmy. Tak, mieliśmy tutaj problem, źle reagowaliśmy, byliśmy chyba za daleko od tych zawodników, którzy dochodzili do sytuacji. Trzeba najpierw ich spróbować wyhamować, powalczyć. My byliśmy troszkę, myślę, że za daleko. I zgadza się, Sokół dzisiaj był najgroźniejszy, strzelił bramkę i był najgroźniejszy po stałych fragmentach gry.